do którego stoi jest na tyle. Po wyposażeniu tego samochodu mamy jeszcze skokokron, jest to poduszka przeciwpowietrzna do ratowania ludzi z wysokości i można na nią skakać w wysokości 16 metrów maksymalnie. Na wyposażeniu tego samochodu znajduje się również dwa zestawy sprzętu wysokościowego do wspinaczki i do wjeżdżania w dół, różnego rodzaju piły do stali, betonu, drzewa, oczywiście aparaty powietrzne do ochrony dróg oddechowych. Posiadamy również w tym samochodzie poduszki wysokociśnieniowe, jedną o sile podnoszenia do 30 ton i drugą do 20. My poduszki Państwu zaprezentujemy, podniesiemy powiedzmy tył na wysokości do góry, ale to jest tu. Są to poduszki gumowe, zbrojone kewlarem, powietrzne, wysokociśnieniowe. Napędzane są w powietrza, które znajduje się w putli. Putlach jest 300 tysięcy atmosfer. 300 atmosfer.
I z tej butli jest napełniana poduszka, również z takich samych butli są napełniane skokochron i również te butle są używane w aparatach ochrony dróg oddechowych. Powiedz mu przez radio. Ruszaj! Samochody, te dwa samochody, Mercedes i Star, mają beczki na wodę o pojemności 2,5 tysiąca litrów wody i po 250 litrów środka pianu twórczego do wyparzania piany. Jak to znaczy funkcjonalność twórcze? Masz go gdzieś? Posiadamy jeszcze w strażnicy samochód ciężki na podwoziu Jelcza, na którym znajduje się 5 tysięcy litrów wody i 500 litrów środka pianu twórczego. Wygodne, że właśnie one są bardzo wąskie i można ich włączyć na szczeliny, one się nadają do ratownictwa czy katastrofach budowlanych lub innych tego rodzaju zdarzeń.